Współpraca z nowymi miastami ma na celu realizację wspólnych działań edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i turystycznych. Jednak podczas dyskusji na sesji przytoczono również sytuację polityczną, która ma miejsce w Wenezueli. Unia Europejska nałożyła sankcje na Wenezuelę. Głównie dotyczy ona to osób funkcyjnych w tym kraju. Unia Europejska, jak i grupa G7, nie uznała wyborów, które się odbyły w Wenezueli, zarzucając im brak minimum wiarygodności, tak? Nie tylko wyborów prezydenckich, ale również i regionalnych. Kolejne doniesienia z tych dokumentów Unii Europejskiej, jakbyście Państwo poczytali, to jest o ofiarach w ludziach, którzy w tysiącach wychodzą na ulicę, tak? I o krwawym tłumieniu protestów, które tam się odbywa. Wenezuela jest krajem odległym, ale też bardzo skomplikowanym, ciekawym. Oczywiście, że tak. Sytuacja polityczna to jest jedna rzecz. Ja wiem, że tam się też zmienia bardzo często, bo lata 80., kiedy tam byłem, a później koniec lat 90., to był zupełnie inny kraj, ale w tym gorszym tego słowa znaczeniu po prostu zmieniło się na gorsze. Stany Zjednoczone, które są naszym partnerem, Wenezuelę oceniają jako kraj dyktatorski, niedemokratyczny i traktują go na równi z Białorusią. Patrzycie na to bardzo politycznie, bardzo tak chłodno, a tutaj chodzi o współpracę z ludźmi, z młodzieżą. Co oni są winni, jaki jest tam ustrój i co się tam dzieje? Może spójrzmy na to, że to może my im też w jakiś sposób pomożemy. Należy tutaj dodać, że taka współpraca miałaby się odbywać w formie online z wykorzystaniem platformy Zoom. Dajmy szansę rozmawiać ze sobą ludziom, zarówno tej Polonii, która tam istnieje, być może kontakt z nami również wpłynie korzystnie w jakikolwiek sposób, w jakichkolwiek obszarach, w którym będziemy współpracować. Uważam, że szansę należy dać. Natomiast chciałabym też, oczywiście nie chcąc wchodzić absolutnie w żadne stosunki polityczne, bo takowych nie zawieramy, mówimy tu tylko o współpracy, tak jak wspominałam, dla mnie najbardziej na kanwie edukacyjno-kulturalnej. Warto jest ćwiczyć w realu, choćby nawet online, naukę języka hiszpańskiego. To jest piękny, śpiewny, no i podobno bardzo łatwy do nauki język. Ostatecznie radni przyjęli projekt uchwały 12 głosami. Miasto jest także zainteresowane nawiązaniem współpracy z miastem Larnaka na Cyprze. Propozycja współpracy została zainicjowana przez władze samorządowe Larnaki oraz przedstawicieli kołobrzeskich przedsiębiorców. W tym przypadku radni nie mieli wątpliwości i zagłosowali jednogłośnie za.